No i na Białęce jesteśmy, ja jestem już po galerii północnej. Ja bym się siedział pół godziny, bo się w komputerze, żeby nie wiem, więc jak się jedzie, się Waska właśnie przyjechała z PKP Służewiec, więc całą Warszawę. No i mamy już rower przygotowany, więc ruszamy. Teraz jedziemy na Nowe Wody, a później to jadę wałem. Długą wycieczkę, ale dobra, co to już mówiliśmy. Ruszamy, tak mniej więcej to już ruszamy, jak ktoś tam jedzie. Zaczynamy. Ktoś to jeszcze pamięta, ale około pół roku temu miałem taki dziwny przebłysk, nagrywałem sobie filmiki dla siebie, prędkości wyrzucałem, nawet tutaj dojechałem po bulwarach i pomyślałem, a co tam, rzucę na kanał, na Awizynosza, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No czemu nie? No i tak wrzuciłem film, spodobał wam się i tak nagrałem kolejny odcinek, później dołożyłem muzykę, bo na początku był tylko mój monolog. Później jeszcze jakieś intra, serie i tak dalej. I tak dobiliśmy dzisiaj do 50. odcinka. Witam was tutaj, cześć, witam Awizynosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Awizynosz poza prawem Nawet Willo. Dziś jest 50. odcinek. Mamy dziś kolejną serię, nie wiem już naprawdę którą, Kierunek Białęka. Dziś odcinek się nazywa Białęka z Ratchet & Clank, no bo co tu dużo nie mówić. W dzisiejszym odcinku tym się właśnie zajmiemy. Dziś pierwszy nasz utwór w tle to był Kobalia. A teraz mamy utwór, tam oczywiście tak jak widzieliście na intrze też był Main Title i XMP Music z Ratchet & Clank, A Quest for Beauty and A Crack in Time. Zaraz wam wytłumaczę oczywiście co tu i co i jak, tylko powiem, że przed wami oczywiście Galeria Północna, bo jesteśmy na Białęce. Teraz usłuchamy utworu Caravan Metropolis. To są utwory z takiej... z trzech części gry, Ratchet & Clank, nie wiem czy ktoś z was grał, jeżeli tak to może, jeżeli nie zapomnę, będzie wyświetlić nam się teraz ankieta, kliknijcie, że tak. Ja tą grę, pierwszą część to nie wiem na ile razy przeszedłem, ale to była moja jedyna gra na PlayStation przez prawie chyba rok, więc nie muszę wam chyba tłumaczyć jak to było, zresztą to był PlayStation 3 jeszcze pierwsza, w ogóle pierwsza gra, dostaliśmy ją w pakiecie i to tak było zupełnie inaczej, wtedy jeszcze nie było tak dużo internetu. Internet jak był na PlayStation to było coś, nie wiadomo w ogóle od PlayStation 100 to wow, co to jest, a dzisiaj to dużo osób nie widziało nigdy pudełków w grach, gier w pudełkach. No i tak sobie nagrałem i na Białęce mieszkałem wtedy, wszystkie części przyszedłem na Białęce i taki mam właśnie sentyment do tych wszystkich Ratchetów, że to jest taka Białęka. I teraz też jak będę mieć więcej wolnego czasu to sobie chętnie przejdę wszystkie części po kolei, bo zawsze jak je gram i tracam jeszcze muzykę z nich, to się wzruszam tak bardzo przyjemnie, no nawet zwyżej do płatu dochodzi. Ale to po prostu jest taki mój powrót do dzieciństwa i najprostsza do tego droga. Ale też do tego czasem potrzebne odpowiednie warunki. No i jak widzicie dojeżdżamy sobie obok, jedziemy Bombajów. Kolejny utwór, teraz jest Fixing the Supply Beacon. Tak mi się chyba wydaje, jeżeli dobrze, jeżeli czegoś nie pokręciłem. Miejmy nadzieję. Albo poczekajcie. To może być też Faston Clank and the Zoni. To może być to raczej. Bo ja mam tutaj to tak poukładane, a nie mam opcji, żeby mi tutaj postawało to po ludzku, więc... Więc no niestety. Powiem wam tyle, ile wiem. To jest Faston. To jest z pierwszej części cały czas, Ratchet & Clank na PlayStation 3. Dziś taki spokojny teraz od Nowych Odwodów, ponieważ w kolejnym odcinku, właściwie to nie powinienem mówić w kolejnym odcinku, kolejny materiał z poza prawem. Dziś jest 50 odcinek, nie wyrobiliśmy się, ale w 51 odcinek będzie wyjątkowy, bo będzie swego rodzaju pierwszym takim odcinkiem. Będzie to pewnego rodzaju audycja radiowa, w której to ta audycja radiowa będzie trwać około godziny, półtorej godziny. Będzie zawierała takie magiczne rzeczy jak przejazd z Białęki wałem do zoo, różne moje postoje, zatrzymania i tego typu rzeczy.
radio, moje właśnie radio, ten Klang City Scanners, różne płyty będę mógł wam puszczać, jakie będę znajdować. I jak możecie myśleć, to będzie live'ik. Zrobimy sobie live'ik z poza prawem, oczywiście te filmiki są nagrane, będzie mój na żywo komentarz. Nie będę mógł zmienić żadnej w ogóle trasy, ale sądzę, że takie coś może być pewnego swojego rodzaju takim specjalem z okazji 50 już odcinków. Kolejny odcinek to są piraci, no to od razu już rozpoznaję, to z daleka. Angolans Brief Solvot. Tak mi się wydaje. A nie, to jest Ardolis Pirate Base. Chyba to. Nie wiem, naprawdę mogę się pogubić tutaj. Ale mam tutaj z dwóch części pomieszane w muzyczkę i... No ale mogę wam powiedzieć, że to jest z piratów, tak. To jest część tam piraty, bo tam w Radotity Clank to było wszystko, tak. Nie będę wam oczywiście mówić, jak to całej historii, z jest trzeci i tak dalej, ale... Ale jak kiedyś pojawiła pierwsza część, to... Na koniec był taki magiczny moment, kiedy... No po prostu się czekało na kolejną część, bo się było nie wiadomo, jak się zakończy. Skończyła. W drugiej części tylko bardziej rozgłodzili w tobie tego ducha, co się tak właściwie wydarzyło. I zrobili zapowiedź tak właściwie drugiej części, trzeciej części. A trzecia część to była tak rozbudowana, gdzie mogłeś sobie latać po różnych galaktykach nawet statkiem. Bo było nawet 7 galaktyk, z tego co pamiętam, nawet na koniec było muzeum. Że po prostu ta trylogia tych trzech części, znaczy ten Clank Quest for Booty, Crack in Time i Tools of Destruction, powiedziałem w swojej kolejności, ale tak czy siak, to jest według mnie najważniejsze trzy części Radotity Clank, bo one pokazują prawdziwe piękno. Kolejne części też są takiego fajnego rodzaju, Nexus bardziej fajny, ale to już nie jest ten Radotity Clank, bo tu jednak ta trylogia się tak pięknie zakończyła i to jest to. Słuchaj, nogą to jest moja pierwsza platyna też, więc do tego mam jeszcze jeden większy sentyment. Dojeżdżamy do magicznego Tesco. Nie powiem wam, kiedy to jest przystanek tramwajowy, bo ja... No ja ostatnio jestem rzadko na Białęce. Ostatnio też jestem bardzo zjechany psychicznie, ale... Tego wam może nie będę mówić. No, jak to się mówi, szkoła wykańcza, ale akurat tutaj... To mnie bardziej moja własna psychika i... Odczucie co do innych osób w klasie mnie... Wykańczają i... Może kiedyś mi się coś uda z tym zrobić, ale... Ale póki co... Cierpię. Ale jak to powiedział, nikt nie powiedział, że życie będzie lekkie. Tylko czemu ja się jeszcze sam właśnie zdobijam? Dobra, ale dziś mamy 50 odcinek i nie będę mówić tutaj o sobie. Zobaczymy, czy to się do kogoś przejdzie przez sonie. Tak, dzisiaj też jest dosyć krótka trasa. Z tego co widzę. A, jakby coś, ten live'ik z właśnie tego pojawi się w święta prawdopodobnie, nie wiem kiedy. Kiedy będę mieć więcej czasu, nie wiem, to może być sobota, piątek. Jak wam się żywnie podoba, pewnie dam wam ankietę, w jakich godzinach i tak dalej. I to będzie taki dłuższy live'ik. Nawet możecie to sobie po prostu włączyć na dnie, oglądać, co tam się będzie działo na ekranie. I tylko puścić jako muzyczkę, czy tam po prostu jeszcze mój komentarze. Bo to będzie takie będzie gadanko głównie ze mną, ale... Ale to będzie to. To będzie odcinek, który... No, poza... w końcu się uda, tak. No ma, to jest oczywiście kolejna część piratów, jakby ktoś nie wiedział i nie grał. Chociaż sądzę, że jak ktoś grał PlayStation 3, to jest obowiązkowa... Obowiązkowa gra do przejścia. Nie wiem, ile teraz to chodzi, ale... W sensie, jakie są teraz sceny, ale pamiętam, że... Mnie to nie interesowało, znaczy to wtedy to byłem jeszcze mały, tam nie wiem, 7 lat. Ale to bardzo czekałem na kolejne części. Bardzo, tak, bardzo, bardzo. A teraz od już prawie 4 lat się nie pojawiła żadna kolejna, więc... Trudno, że mówić, chyba zakończyli tam niestety sobie i... I będę musiał szukać czegoś kolejnego, ale... Ale zawsze jest taki smutek, jak się coś kończy, to nie? Zwłaszcza jak to jest coś z dzieciństwa. Takiego mocno zakorzenionego. Dobra. Przechodzimy do drugiej części. To były muzyczki poza intrem z Ratchet & Clank Tools of Destruction. Przechodzimy do Ratchet & Clank Quest for Booty. To jest część tylko i wyłącznie głównie poświęcona piratom. Tam... To nie jest... Jeżeli powiem tak, tą grę nawet się dostaje za darmo z jednym z Ratchetów, z Nexusem, z tego co pamiętam. To nie jest tak bardzo jakoś rozbudowana ta część z tymi piratami. Ale są tu takie pewne kluczowe rzeczy, które się dodały. I kluczowe rzeczy, no i walka ostateczna z nożownikiem jest też po prostu wspaniała. No to nie jest oczywiście jakaś długa gra, bo to jest krótka stosunkowo, ale to jest jedna z tych fajniejszych rzeczy, którą no,
zawsze do tego wracam i byłoby miło, gdybym sobie mógł znowu to zagrać, tylko mam teraz dużo do roboty. Nie lecz, że muszę zrobić politykę, ale mam teraz więcej czasu, bo jedno zajęcie szkolne mi odeszło od pracy. Każde popołudnie mi na to schodziło, a teraz od razu mam wolniej. Chociaż i tak planowanie kolejnego całego dnia, robienie sobie do spiski planów i analizowanie całego poprzedniego dnia wieczorem i planowanie kolejnego dnia z różnymi wariantami jest i tak wyczerpujące. Ale nie mogę się bez tego nie mogę pójść spać, jak tego nie zrobię, więc każdy plan pewnego jest w rodzaju spektaklem, w moim przynajmniej życiu. I ten spektakl zawsze jest odgrywany, z czego to jest taka bardziej też, jakby to powiedzieć, nie jest tak, że jest wszystko dokładnie zaangażowane, bo to jest ruchomy spektakl, jak to się nazywało. To jest też improwizacja dosyć duża, ponieważ jeżeli coś się zmieni, jakiś tribik dosyć gruntownie, na tyle, że będę chciał to zmienić, to zmienię całkowicie plany i będę na nowo wymyślać plan, jak to wszystko poukładać. Ale żeby wrócić jednak do tego podstawowego układu rzeczy ważnych i ważniejszych, chociaż są takie rzeczy, które są nawet rzeczy ważne od ważniejszych. Ale takie rzeczy nie wydarzą się w moim życiu, nie wiem, co by musiało się wydarzyć. Nie to, że to nie jest realne, ale te osoby prawdopodobnie i tak o tym nie wiedzą i co by trzeba było zrobić, to też nieważne. No, co tam mojego wizytów, gadania o tym, jakie to ja mam trudne życie. Jak właśnie mówiłem, mam do przejścia parę gierek. Po pierwsze, Horizon mam do przejścia, tylko teraz nie grałem od prawie 2-3 miesięcy, bo PlayStation jest na górze, a na górze nie gram w swoim pokoju Horizon, bo mam tutaj zwykły telewizor. W sensie nie mam HDR-ów ani 4K, a na tym jednak wygląda lepiej. Kolejna część oczywiście to jest z Piratów. Z tego co pamiętam, to jest takie magiczne chodzenie po rurach. Posłuchajcie. To jest po prostu... Nie... Jednak sentyment do tej muzyczki jest taki, że dobrze, że nie nagrywam z kamerą. Powiem tyle. Bo byście tylko widzieli, jak cały czas coś mi kapie z oczu. I tak to jest. Ja na niektóre utwory to tak sentymentalnie bym działał. Bardzo. Chyba, a widzę, że nie padaj tutaj trupem. Jeszcze jest trochę odcinka i nie chcę tego przycinać zbyt dużo. No, tak czy siak, widzicie mnie co chodzi. I lecimy sobie, o tu już widzę, że nawet się zbliżamy do końca. Dzisiaj też będzie inne trochę zakończenie. Tutaj się, to jest to taki fajny fragment tutaj właśnie z tą muzyczką, gdzie było, jeśli chodziło o takich rudach, bardzo samych. Coś takiego jak jeden blok w Minecrafcie, to jest o wiele trudniejsze, bo tam jeden krok może zmienić. To jest tak, jak macie jeden blok w Minecrafcie, tak jeszcze sobie go przytnijcie do nóg Steve'a i zmniejszycie go o jeden. Tak było mało tam miejsca. Naprawdę to było straszne do przejścia. I po parę razy, jeszcze to, że cię autosave jeszcze nie był wtedy aż tak rozwinięty jak później i cię cofało do różnych miejsc, gdzie po prostu... No jest to naprawdę wyczniczające. Ale to była gra, na którą się długo siedziało. Ja pamiętam, że ja wtedy długo mogłem przychodzić, jeden raz tam byłem, ale... I tu jest ostatni utwór, jaki mam. Battle for the Lucar Star. Tak to się nazywa. To jest utwór z ostatecznej bitwy właśnie w drugiej części Ratchet & Clank. Tak pomyślałem, a dam wam go tutaj, no bo jednak to jest taka też jedna z ważniejszych rzeczy, którą mi się przydało, żebyście mieli. Bo ja, szczerze powiedziawszy, powiem wam, nie przeszedłem tej gry za pierwszym razem, na pierwszym razem multiplayer przyszedł. I mi powiedział, jak się skończyło, bo naprawdę się tłukliśmy z 4-5 godzin, jak to przejść. A ja wtedy byłem początkującym graczem zwykle. Grałem tylko godzinę dziennie. Nie miałem komputera, nie miałem telefonu, nie miałem kamery, miałem tylko zegarek, miałem PSP. Nie miałem nawet PSP, miałem tylko zegarek. I miałem PlayStation 3 w pokoju na godzinkę, a reszta to było tylko i wyłącznie Lego, więc to były dziwne czasy. To były czasy prawdziwego dzieciństwa, nie tak jak teraz to jest, gdzie jest telefon, komputer, tablet i Bóg wie co jeszcze. Nie. Tego bardzo lubię wspominać czasy Białęki, bo tutaj pamiętam to bardzo dobrze. Tu nie miałem żadnej samolecenie i tu dom, no, zegarek. Zegarek to zegarek, tak, ale ogólnie, wiecie o co mi chodzi. Dobra,
Nie wiem, czy tutaj jest na kolejną bilet, czy nie. Chyba na białym jeszcze nie widziałem nigdy anime. Sublime w sensie. Jeżdżącego. Dobrze, co tu dużo mówić. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie stać pogodem. Jeżeli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Przypominam o tym, że prawdopodobnie odbędzie się live. Przed live'em będzie oczywiście ankieta, kiedy, gdzie, co i jak. I jeszcze wam powiadomię, gdzie, kiedy, co i jak. Więc spokojnie, wszystko będzie oczywiście wytłumaczone i wam powiem wszystko co i jak, gdzie i kiedy i będzie się paliło. I tylko wam powiem jeszcze, katedra Notre Dame, która się ostatnio niestety spaliła, jest w City Skylines jako zwykły budynek darmowy. Więc jakby coś możecie przeczytać. Cześć!